Prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz jego zastępca Bogdan Tokłowicz podpisali z Andrzejem Zieleniewskim, dyrektorem szpitala w Wejherowie, umowę. Dotyczy ona udzielenia szpitalowi dotacji na kwotę 280 tysięcy złotych. Wejherowo ma swoją wizję rozwoju miasta, którą staramy się zrealizować, którą bardzo mocno promujemy. I w tej wizji rozwoju miasta ważną rzeczą jest poczucie bezpieczeństwa. Muszą być drogi, musi być dobra edukacja, musi być możliwość spędzania wolnego czasu, ale musi być też poczucie bezpieczeństwa. To, które zapewnia Straż Miejska, to, które zapewnia policja, czy pomaga w tym monitoring, ale i również to, które daje szansę wyleczenia się, daje szansę, że jest w pobliżu szpital, który jest wyposażony w taki sprzęt, który pozwala na to, że nawet trudne przypadki można wyleczyć. Szpital specjalistyczny imieniem Floriana Cejnowy organizacyjnie podlega samorządowi województwa pomorskiego. Miasto od lat aktywnie wspiera tą placówkę. W ostatnich latach przeznaczyło blisko 1 300 000 złotych na potrzeby szpitala. Dotacja, jaką niedawno podpisano w ratuszu, będzie przeznaczona na rozbudowę i modernizację oddziału anestezjologii oraz intensywnej terapii. Przede wszystkim zmienimy miejsce lokalizacji dla oddziału intensywnej terapii. Będzie on się mieścił tam, gdzie dzisiaj znajduje się zakład opiekuńczo-leczniczy. Będzie to większa powierzchnia niż dzisiaj zajmuje oddział. Będzie on w ilości łóżek dostosowany do standardów europejskich, unijnych, bo przynajmniej 2% ilości łóżek w szpitalu powinny stanowić łóżka intensywnej terapii. Zwiększymy tą ilość łóżek z 8, które posiadamy dzisiaj, do 12, które będą po przeprowadzeniu tej modernizacji. W tym planujemy, żeby jedno łóżeczko było dla dzieci. Zmiana lokalizacji oddziału jest niezbędna. Dość nieszczęśliwa jest dzisiejsza lokalizacja tego oddziału w bezpośrednim sąsiedztwie z blokiem operacyjnym. Tam się czasami drogi krzyżują nawet. Ale wtedy, gdy budowano ten szpital, nie do końca przewidziano lokalizację dla oddziału intensywnej terapii. Wtedy nie bardzo nawet wiedziano, jakie to powinny być oddziały i jakie są dla nich kryteria. Najpóźniej w czerwcu zostanie ogłoszony przetarg, który ma wyłonić wykonawcę. I jeszcze w tym roku inwestycja zostanie zakończona.